Cześć. Dzisiaj taka ciekawostka, tego nie ma na egzaminach, rzadko kiedy nawet to na kursie pokazuję, bo po prostu nie ma za bardzo na to czasu, ale chciałbym, żebyście wiedzieli. Chciałbym, żebyś wiedział, chciałbym, żebyś wiedziała. Mamy opcję poprzez radiotelefon VHF desce, nie każdy, bo nie każdy ma taką opcję, zapytania innej stacji o pozycję, no bo te radiotelefony są pospinane z GPS-ami, tak? Akurat ten górny jest podpięty aktualnie pod GPS-a i pokazuje pozycję, ten dolny nie jest, ale wprowadziłem pozycję, ale na statku on będzie wpięty pod pozycję. I one są w stanie się skomunikować ze sobą i można zapytać kogoś o pozycję, pod warunkiem, że taka opcja istnieje. Nie dość, że poda pozycję drugiej jednostki, to poda też odległość na podstawie swojej i drugiej pozycji. Warto wiedzieć, że coś takiego jest. Ten model ma tę funkcję, ale tylko na rynek australijski, amerykański, tutaj na europejski ta funkcja jest dezaktywowana. Chodzi o to, że z tego radia nie jestem w stanie zapytać o pozycję, natomiast nawet jak nie jestem w stanie zapytać o pozycję, można mnie zapytać o pozycję i to zobaczycie. A jeśli byś się chciała uczyć, byś się chciał uczyć na radiooperatora, czy śródlądowego, czy SRC, polecam nasze publikacje, e-learningi, e-booki, kursy. Linki są w opisie. Zapraszam do obejrzenia filmu. No i zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj mamy radiotelefon klasy A, czyli taki, jak może być na statku konwencyjnym. Puścimy, ma dużo więcej funkcji. Ale właśnie puścimy position request do tego statku. Tutaj trzeba oczywiście znać, trzeba jego numer, ja go znam na pamięć. Swoją drogą, pod jaką banderą ten statek pływa? Ktoś wie? Piszcie w komentarzach. I transmitujemy. Odpowiedział. Wyłączamy alarm. Żeby przeczytać, trzeba przekręcić selektor. No i mamy position reply od statku o numerze takim. To idzie w priorytecie też safety. Jest jego pozycja. Zobaczcie, pozycja się zgadza. To jest pozycja akurat naszej sali wykładowej. Czas UTC 11:29, bo o takiej godzinie był na tej pozycji. I tu mamy jeszcze distance i angle, czyli kąt, może być BRG, jak namiar podany. Czyli po prostu gdybyśmy z pozycji tego statku chcieli płynąć do tego, to mamy 15,4 mili w kierunku 203,9 stopnia, gdyż on liczy sobie na podstawie swojej pozycji. Ja tutaj wprowadziłem pozycję mojej wsi, w której mieszkam, Danowiec, i w której moja żona prowadzi firmę Gospodarstwo Upraw Ekologicznych Danowiec. Taka mała reklama. Jak panie oglądają, to polecam zajrzeć, link w opisie. A panowie, jak chcecie coś fajnego kupić swoim paniom, to też tam można wejść. Gwarantuję wam, że panie będą zadowolone. Dobra, koniec reklamy. To radio odpowiedziało automatycznie, ale jeżeli ja sobie w DSC Settings ustawię opcję Position ACK na manual, to teraz z tego radia, jeżeli puszczę position request. Mógłbym go mieć wpisać w książce, byłoby prościej, ale numer nie jest trudny. Puszczę position requesta do niego. Proszę bardzo, puszczam. To nic nie dostaje. Tu będę musiał odpowiedzieć ręcznie, potwierdzić, kto mnie woła. Danowiec mnie woła. No to jak mnie Danowiec woła, no gdzieżbym śmiał do żony się nie odezwać, prawda? I puszczam kola. I jest. Zobaczcie, selektor, wszystko się zgadza. Zmienił się czas, odległości, to wszystko się nie zmieniło. To radio jest podpięte pod GPS-a, więc pozycja idzie na bieżąco, więc się czas zmienia. To, że mnie ktoś wołał, ja mogę sobie zobaczyć w logach. Wchodzę w pozostałe. Było position request, Danowiec, tak, wołał mnie. Fajne, prawda?
gdybyśmy mieli taką funkcję i płyniemy sobie w dwa jachty, no to można spytać kogoś po prostu, ustawić sobie na automaty to wszystko i tego naszego kolegę, koleżankę z drugiego jachtu zamiast wywoływać, to po prostu tylko pyk, pytamy. No a gdybyśmy brali udział w jakichś turystycznych albo nie regatach i moglibyśmy w tym momencie sprawdzać, czy odległość się zmniejsza, czy zwiększa do naszych przeciwników, czy tych, co nas gonią. Dlatego warto znać swoje możliwości swojego radiotelefonu, jak najlepiej poznać możliwości naszego radiotelefonu, przeczytać instrukcję obsługi RTFM, read the friendly manual, przeczytaj przyjazną instrukcję obsługi. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału, jeśli tego nie robisz, zostaw info w komentarzu, lajka, takie tam. Udostępnij gdzieś ten film, jeśli uważasz, że jest wartościowy. No i co? Do zobaczenia na wodzie. Cześć!